No hej, witajcie w nowym Vlogtoberze. Muszę zaczynać jeszcze raz, bo oczywiście nie wcisnęłam nagrywania. W każdym razie chciałam powiedzieć Wam, że jest niedziela. Jest godzina 13 po 13 i właśnie wzięłam za kamerę, żeby z Wami sobie trochę pogadać. Weekend minął szybko, choć nie był jakiś rewelacyjny, bo wiecie, tak trochę stany depresyjne mnie dopadły przez pewne sytuacje. Zawiodłam się na niektórych osobach, także powiem Wam, że życie zawsze weryfikuje po prostu znajomości, pokazuje, kto jest z wami, a kto przeciw wam. No i po prostu różne sytuacje wynikły, które nie były miłe, dlatego dzisiaj dopiero się do was odzywam, nie nagrywałam nic przez weekend. Po tym vlogu będzie film właśnie z ubraniami, bo będę go dzisiaj też nagrywać, także na razie zobaczcie sobie tego vloga, a za parę dni, 2-3 dni. Po prostu będzie ten film z ubraniami, bo już mam koncept na to, tak jak mnie prosiliście. Właśnie z szafy te ubrania jesienno-zimowe. Myślę, że teraz jest właśnie odpowiedni czas na to, żeby to nagrać. No, kochani, powiem Wam, że widok z okna mam przepiękny, bo są właśnie już takie żółto-pomarańczowe liście i naprawdę wygląda to bosko, dlatego chciałam właśnie Wam to nagrać. No, także. Witajcie w moim filmie. Jeszcze przyszłam tutaj na chwilę do kuchni, zapaliłam światło, żebyście mnie lepiej widzieli, żeby wam powiedzieć o dwóch produktach, które lubię i które mi się nie sprawdziło właśnie z kuchni. Może zacznę od tego, co mi się nie sprawdziło. Powiem wam tak, ja jestem taką osobą, która lubi włoską kuchnię, bardzo się tym, wiecie, fascynuje, lubię te smaki. I już naprawdę dużo rzeczy jadłam z tej włoskiej kuchni, więc już tak wiecie, mam wyrobiony jakby smak. I chciałam sobie kupić właśnie do sosu mojego bolońskiego, do spaghetti, parmezan. I tym razem kupiłam inny niż ostatnio, tak jak wam pokazywałam w którymś filmie. I kupiłam parmigiano w płatkach z Biedronki. No i słuchajcie, jestem tak tym zawiedziona. Bo powiem wam, że w smaku przypomina właśnie normalny taki zwykły ser, jakaś Gouda czy Edamski, który normalnie kupujecie tańszy. A to nie było tanie, bo to kosztowało około 8 zł, także no nie było tanie. No i taki zawód, bo tutaj jest 100 gram za 7 zł, to jest naprawdę no sporo. Także powiem wam, patrzyłam w skład, no i nie różni się za bardzo od tamtego. Więc, no nie wiem, co się stało, że on smakuje po prostu tak źle. Także nie polecam wam. Patrzcie, po prostu na producenta. Tak naprawdę tutaj jest tylko napisane wyprodukowano we Włoszech, ale gdzie konkretnie to nie wiadomo. Na tamtym serze było napisane, gdzie był wyprodukowany. Więc, jeśli chcecie kupić dobry parmezan, to nie kupujcie tego, bo nie smakuje zupełnie jak parmezan. To jest z Lilla, z tygodnia włoskiego, więc pewnie to wróci za jakiś czas, bo teraz się chyba skończył. Ale może jeszcze znajdziecie jakieś ostatki, które będą. Polecić jogurt z 18% wsadem orzechowo-kakaowym. To jest normalny jogurt, właśnie taki laskowy, ale jest taki dobry, naprawdę jest przepyszny, mówię wam. Coś super mega. I nie znalazłam właśnie nic takiego z normalnych jogurtów, co by tak smakowało. Więc jak najbardziej Wam polecam. Właśnie w Lidlu do dostania. Chyba kosztowało około 3 zł. Także jak najbardziej polecam, jeśli chcecie sobie coś takiego na wymiankę kupić, na spróbowanie czegoś nowego. Także polecam. Kochani, ja się przebrałam. Będę zakładała sobie jeszcze golf. No bo wiadomo, w sukience na dwór nie mogę iść. O, włosów nie wyciągnęłam. Ale zobaczcie w ogóle, jak czerwony kolor ożywia. To jest niesamowite. Jak zwykła, wiecie, zmiana ubrania może, no może ożywić. Bardzo lubię ten golf, kupiłam go w Sinsayu i strasznie żałuję, że jak były wtedy różne jakby warianty kolorystyczne, to nie zdecydowałam się na kupno większej ilości, bo naprawdę są mega. Co prawda mają, wiecie, jak macie długie ręce, to no rękawy się, wiecie, kończą tu, ale ja sobie tak delikatnie zawsze podwijam, żeby było 3/4. No i jest fajnie, taki nie za gruby, nie za cienki ten golf, więc
idealnie, po prostu idealnie. W ogóle zobaczcie, jak moje włosy wyglądają takie, mają jakieś rude refleksy po farbowaniach jeszcze, a tu u góry już mam swój naturalny kolor. Także trochę to jeszcze potrwa, zanim będę miała w pełni swój kolor włosów, ale staram się, żeby tak było. Jedną bluzę założę sobie jeszcze tak na cebulkę się dzisiaj ubiorę, bo wiecie, jest słonecznie, ale jest zimno. Także zakładam mojego polarka, tego co zawsze, którego kupiłam sobie, będąc na wakacjach we Władysławowie, był taki sklep, który był coś, no tak jak Pepko, czy jak Kik, tylko taki po prostu jakiś tamtejszy, tamtejsza sieciówka i po prostu wiecie, już nie byłam w ogóle przygotowana na to, że po prostu te lato będzie obfitowało w takie wietrzne dni, więc po prostu będąc tam na wakacjach kupiłam sobie właśnie polar. W ogóle kolory do siebie nie pasują, ale wiecie, chodzi, żeby było ciepło, nie? Żeby nie patrzeć na to, czy to jest modne, czy to jest niemodne, bo wiecie, ja nie idę na jakąś imprezę do jakichś gości, tylko się ubieram po prostu, żeby mi było ciepło. Więc będąc, tak skaczę po tematach, będąc właśnie na tych wakacjach, to kupiłam ten polar, bo inaczej to bym tak marzła po prostu nad tym morzem, że masakra. Także szalik mam też z Pepko, kiedyś kupiony, taki w rudym kolorze, mega mi się podoba i jest też ciepły. Do tego kurteczka również z Pepko. Przypomniał mi się w ogóle taki filmik, nie wiem czy kojarzycie, z Facebooka i z YouTube'a, taką dziewczynę, kobietę właściwie, która nagrywa takie śmieszne filmiki i ma nick Kabanos, czy Kabanosik, czy Kabanos, coś takiego. Po prostu znajdźcie sobie tą, jak piszecie Kabanos w wyszukiwarce na Facebooku, to na bank wam wejdzie taka blondynka. Po prostu jakie ona ma filmiki, to ja odpadam. Właśnie na tym kanale, chyba ona ma Weronika? Kurde, nie pamiętam jak ma na imię, zakładam kozaki teraz. To ona właśnie nagrała taki filmik, że rozmawia ze swoją fikcyjną przyjaciółką i mówi, że co ty Baśka się wymądrzasz, jak ty się w Pepko ubierasz. I tak mnie to rozbawiło, bo ja też wiecie, niektóre rzeczy mam z Pepko. Tak mi się strasznie z tego śmiać chciało. Dobra kochani, ja jestem ubrana, więc zabieram was na dwór. Zabieram tę sobą moją torebkę, która, uwaga, też jest z Pepko. Kupiona parę lat temu, wygląda trochę jak szanelka, chyba wiecie, o to im chodziło, bo nawet ten łańcuch tutaj jest i na górze ma skórzaną, jakby z eko skóry resztę paska. No i jest taka pikowana, tutaj ma takie, miał takie zapinanie na zatrzask, ale ogólnie no fajna jest ta torebka, naprawdę lubię ją. Bardzo dobry zakup, kupiłam za jakieś grosze, więc tak się prezentuję i zapieram was na dwór razem ze sobą. Cudownie, mega słonecznie, przyjemnie się spaceruje, naprawdę. Jest tak spokojnie, mniej ludzi, więc mogę sobie nagrywać. Także fajnie, mam nadzieję, że taki film wam się podoba, jak chodzę i wam pokazuję. No cudo, uwielbiam jesień. No dobra, ja już wróciłam z tego spacerku, byłam jeszcze w Żabce, kupiłam sobie placki ziemniaczane i do tego Liptonka. Mam jeszcze resztkę sosu, bo wczoraj robiłam spaghetti. Miałam w ogóle nagrać wam te tagliatelle, ale nie udało mi się zdobyć takiego makaronu jak chciałam, więc będzie po prostu w innym filmie. No i zaraz będę robić obiadek, jest godzina, słuchajcie, 14:30, także trochę mnie nie było. Myślę, że godzinę na pewno. Także cieszę się, że wyszłam, że po prostu, wiecie, zakręciło mi się w głowie i w ogóle taka jest, czuję się zmęczona, ale nieważne. Trzeba się skupić na tym, co jest pozytywne. Ostatnio robiąc porządki w ogóle w szafce, to znalazłam druty.
które, czekajcie, mają jeszcze datę jakąś ważną. A, 2022, dobra, czyli hit. No, także warto robić porządki, bo można znaleźć ciekawe rzeczy. Także, kochani, ja się przebiorę w sukienkę, zrobię ten obiad sobie i się jeszcze do was połączę. Jest bałagan, także... W ogóle ta ściana z kamienia, która tutaj jest, jest bardzo tak, no, ładna, że nadawałaby się właśnie jako tło, ale jest tak zawalona kartonami. Nie ma gdzie tego rozpakować, mówię wam. Tak, miejsca do przechowywania tutaj to jest niewiele. Tak naprawdę jest duża szafa, no ale wiecie, ubrania, kurtki i tak dalej, no to trochę zajmuje, więc nie, nic nie wymyślę, muszę stać. Tym bardziej, że w przyszłym roku będę się przeprowadzała, więc niech na razie leży. Chciałam kupić Pepco koc i pewnie kupię, żeby wiecie, w tym okresie świątecznym to wszystko tak nie leżało na wierzchu, żeby przykryć to po prostu jakimś ładnym kocykiem i żeby tak nie dawało po oczach po prostu ten bałagan. Wybiorę się. Byłam w ogóle ostatnio w Pepco, zresztą wam pokazywałam na takim krótkim urywku. Ale nie znalazłam nic, co by mnie porwało. Widziałam na grupce właśnie, że są jakieś kubki świąteczne z jakimiś takimi przykrywkami w stylu właśnie jak babeczka, coś takiego, taka się wybrać. Chciałabym po prostu coś takiego kupić, żeby nagrać wam haul. No ale musi mi się coś spodobać i stwierdziłam, że nie będę bez sensu kupowała rzeczy, które tylko po prostu łapią kurz, gdzie wiem, że się będę przenosiła. To mi tylko po prostu dołoży kolejne rzeczy, które będą dla mnie, wiecie, ciężarem na przeprowadzkę. No. W ogóle muszę wam podziękować za bardzo miłe komentarze, które dostałam pod ostatnim filmem. Jesteście niesamowici. Dziękuję w ogóle tym osobom, które wracają, które są praktycznie pod każdym filmem, które mnie lubią. Naprawdę. I Wandzie pozdrawiam, i Justynki dwie, i Dominikę, i wszystkich, którzy gdzieś tam są w komentarzach. Naprawdę. Ściskam was mocno i dziękuję wam, że jesteście. I tym osobom, które też nie komentują, które oglądają po prostu bez komentowania. Także dziękuję wam. Jesteście super i pozwalacie mi, znaczy pozwalacie, sprawiacie, że chce mi się to dalej robić, że widzę w tym dalej sens. No miewam takie okresy, zresztą widzieliście ostatnio, że tak już chciałam to wszystko zamknąć, ale to dzięki wam po prostu dalej to kontynuuję. No bo zaraz przyjdzie ten okres świąteczny i już będzie po prostu ten taki specyficzny klimat, który fajnie będzie na filmie uchwycić. Zastanawiam się nad intrem i to w ogóle musicie mi napisać w komentarzu. Czy chcecie, żeby było to intro, które było w zeszłym roku i jeszcze wcześniej i tylko zmienię tam po prostu datę? Z tą taką kolejką, co no pewnie kojarzycie z poprzednich vlogmasów, a jak nie, to się cofnijcie do vlogmasów z zeszłego roku, które nagrywałam właśnie tutaj u siebie w mieście, że wiecie, że są pokazane te scenki i jedzie ta kolejka po prostu taka zabawkowa. Czy chcecie to intro, czy nagrać zupełnie nowe, takie świeże, żebyście mieli po prostu coś innego, także dajcie znać. Bo zobaczymy po prostu, co oni wymyślą w tym roku tutaj na rynku, czy będą znowu te małe domki, czy będą jakieś stragany, czy po prostu znowu będzie ta karuzela taka, wiecie, duża taka dla dzieci. No jakoś, no nie jest to porywające, żeby wiecie, aż tak zachwycało, żeby można było to nagrywać, no ale zobaczymy. Też będzie ta barburka znowu chyba 13 grudnia, o ile się nie mylę, więc pewnie znowu będzie orkiestra, znowu, wiecie, będzie granie. Także myślę, że się znowu wybiorę i znowu wam to pokażę. To dużo się powtarzam. Mam nadzieję, że taki vlog wam się podobał. No i co, widzimy się w kolejnym filmie. Pa, pa!